Jedno oko na Maroko, drugie za Nysą. Jan Bogatko dysponuje i lewym, i prawym okiem i obserwował jakiś zamach stanu w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze. Chciałem powiedzieć ambasadorze, bo zasługuje pan Jan Bogatko, pan redaktor, na tytuł ambasadora albo nawet księcia. O mój Boże, to rzeczywiście bardzo jest pan szczodry. No tak, chciałem powiedzieć państwu, że studio za Nysą stoi, nie zostało ostrzelane, ja nie zostałem aresztowany, aczkolwiek nie wiem dokładnie, czy mieściłem się w planach operacyjnych tego ugrupowania, które miało zmienić historię Niemiec, historię świata, w gruncie rzeczy w nocy z wtorku na środę. W środę miał być zaatakowany Reichstag. Reichstag to jest budynek, a w tym budynku w Berlinie mieści się Bundestag. Jest to po prostu miejsce, w którym znajduje się parlament niemiecki. Henryk XIII, proszę państwa, miał ten parlament zdobyć. To znaczy miała go zdobyć grupa uzbrojonych sympatyków, stowarzyszenia o bardzo płynnych granicach, nie wiem, czy można to nazwać stowarzyszeniem, ruchu obywateli Rzeszy, Reichsbürger, tak nazywają się oni. To są ludzie, którzy protestują przeciwko wszystkiemu i w związku z tym wymyślono dla nich jakieś określenie. Nie jest to stała organizacja. Henryk XIII natomiast to jest młodzieniec liczący 71 lat z Frankfurtu nad Menem. W gruncie rzeczy jest deweloperem w tym mieście, ale zajmuje się również, jak widać, z tego polityką i zajmuje się również działalnością terrorystyczną, jak twierdzi minister sprawiedliwości, który nakazał przeprowadzenie największej w dziejach Republiki Federalnej akcji policyjnej przeciwnikom rządu. Rzecz wydawałoby się w Niemczech niesłychana. O tych ludziach, którzy należą do Reichsbürger, do tych obywateli Rzeszy, mówi się przy wielu różnych okazjach, ale raczej z pewnym przymrużeniem oka, aczkolwiek zarzuca im się także udział w napaści zbrojnej, a więc to już jest poważne przestępstwo, przy czym nie wiadomo, kto stoi na czele, kto wchodzi w skład organizacji, w jakim kierunku ona się ma rozwijać. Mówi się tylko, że to są ci ludzie, którzy uznają, że Republika Federalna nie istnieje, że nie ma układu pokojowego po kończącego II wojnę światową, co zresztą jest prawdą, i w związku z tym ten rząd jest nielegalny, co niekoniecznie musi być prawdą, i następnie, że nie musi się mu płacić podatków. To w zasadzie by się każdy ucieszył, gdyby mógł, ale niestety jest to państwo dobrze zorganizowane i jeżeli ktoś nie płaci podatków, no to ląduje po prostu w pewnego rodzaju odosobnieniu, które stanowi dla niego dość dużą dotkliwość. 21 tysięcy ludzi ma być w tym ruchu, z tego ponad 1000 prawicowych ekstremistów. Kto jest prawicowym ekstremistą, no to o tym decyduje również oczywiście policja, bo to tak dokładnie nie wiadomo, kto do tego można kogo do tego można zaliczyć. Można zaliczyć na przykład antyszczepionkowców. Ja nie jestem antyszczepionkowcem, przeciwnie, uważam, że szczepić się trzeba, ale gdybym powiedział na przykład, że szczepić się nie chcę, to można by mnie było uznać za terrorystę może, za Reichsbürgera, no w każdym razie za kogoś, kto szkodzi jedności tego państwa. A sytuacja jest w ogóle dość ciekawa, no bo Niemcy znajdują się w trudnej sytuacji politycznej po raz pierwszy od powstania, a mianowicie rząd niemiecki cieszy się tak naprawdę poparciem tylko 3% obywateli. Tylko 3% Niemców są naprawdę bardzo zadowoleni z rządu. To znaczy, że reszta nie jest i to musi dawać coś do myślenia kanclerzowi Scholzowi, który ma gorsze notowania w tej chwili niż miałaby dzisiaj, gdyby była
co jest oczywiście teoretycznie równie prawdopodobne jak to, że kanclerzem byłby Henryk XIII, Angela Merkel. Po prostu Angela Merkel cieszy się dzisiaj większym poparciem społecznym niż kanclerz Scholz. Dlaczego? Skąd to się bierze? No to jest oczywiście bardzo złożony problem, bo drożeje wszystko. Jest inflacja, jest droga benzyna, jest drogi gaz. Większość dostała dzisiaj, czy wczoraj, czy dostanie jutro obywateli informacje o tym, ile będą płacić za sezon zimowy, za sezon grzewczy. To nie są miłe informacje. To jest dość dużo pieniędzy. Wprawdzie rząd przewidział ulgi, będzie płacony tutaj jakiś dodatek energetyczny dla mieszkańców Niemiec, ale na razie Niemcy widzą, że to może być droga zabawa i przez to nie będą mogli sobie pozwolić na życie na takim poziomie, jak to jest, jak to wygląda dzisiaj. Po wczorajszych informacjach na temat planowanego zamachu stanu przez Henryka XIII księcia Royce i jego towarzyszy, to dość śmiesznie brzmi, książę i towarzysze, no ale tak to właśnie wypada chyba określić, znajdowało się dużo komentarzy czytających te różne opinie medialne czytelników niemieckich. One są po prostu prześmiewcze. Każdy się nabija z tego wszystkiego, że rząd wydaje tyle pieniędzy. 3000 policjantów i wynikiem jest w gruncie rzeczy tylko realizacja jednego nakazu aresztowania dla leciwego księcia, którego najbliższa rodzina uważa, że jest no niezupełnie zdrowy na umyśle. No więc nie są to znowu jakieś gigantyczne sukcesy, ale rząd się tymi sukcesami chwali. 3000 policjantów, a może by lepiej było przeznaczyć tych policjantów do pilnowania dróg do szkół, a może należałoby teraz zwracać uwagę na to, co się mówi, bo może się okazać, że im nie zaliczą jutro do Reichsburgerów i to może mieć bardzo, bardzo zły finał. No więc to świadczy, że Niemcy jednak mają poczucie humoru, to jest dobry objaw w gruncie rzeczy, bo niektórzy ludzie sądzą w Europie, że Niemcy poczucia humoru nie mają, a tutaj ono się nagle ujawnia. Czy rzeczywiście Reichsbürger byli gotowi do użycia przemocy? Tak się zakłada. Mówi się, że Bundestag miał być opanowany przez uzbrojonych członków tej organizacji, przy czym nic nie wiadomo, nie ma żadnych danych. Ilu ich było tych uzbrojonych? Jak oni dysponowali bronią? Czy już mieli jakieś za sobą szkolenia w tym kierunku? Czy mieli jakieś plany już dotyczące zajęcia budynku Bundestagu? Nie, tego oczywiście nie ma, aczkolwiek minister mówi, że z grubsza plany mieli, ale jakie te plany, ścieńsza, niestety media nie podają. A gdyby te plany były, to przy całym tajności, przy wszystkich poufnościach rządu niemieckiego, przynajmniej gazeta Bild wiedziałaby o tym od razu i mogła poinformować szczegółowo swoich czytelników. Tak jednak nie ma. Sezonu ogórkowego nie ma. Oczywiście w grudniu zbliża się Boże Narodzenie. Będzie ciekawie. Powiedział Jan Bogatko, ambasador w studiu z Anysą. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia. Szymon Dąbrowski dbał o porządek w dzisiejszym poranku wnet. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia.